Dobry wieczór lub dzień dobry, gdziekolwiek nas Państwo oglądają. To jest program Akcenty Polskie, serwis informacyjno-telewizyjny z myślą o Polakach na Łotwie i nie tylko. Milena Sawkina. Witam i zapraszam. Nasz zimowy program, jak samo życie, zabierze Państwa na imprezy poważne, wesołe oraz nieco smutne. Zaczniemy od uroczystego otwarcia ulicy imienia Ity Kozakiewicz w Rydze. Następnie zawitamy na karnawał do Gimnazjum Polskiego oraz Dzień Babci i Dziadka do Domu Polskiego. Na końcu programu przybliżymy Państwu postać świętej pamięci Bernadety Giejkiny-Tołstowej, która po długiej chorobie odeszła na końcu stycznia. Bez wątpienia jednym z największych tegorocznych wydarzeń było uroczyste otwarcie ulicy imienia Ity Kozakiewicz 19 stycznia w Rydze. Od wielu lat Związek Polaków na Łotwie miał zamiar uhonorować pamięć najwybitniejszej łotewskiej Polki Ity Marii Kozakiewicz. Pomysł mianować jedną z ryskich ulic imieniem kobiety Łotwy pochodzi od działaczki Haliny Drozdowskiej. Na zjeździe Związku Polaków na Łotwie w 2023 roku podjęto uchwałę w sprawie wystosowania listu w tej sprawie do Urzędu Stołecznego Miasta Rygi. Aktywny udział w procesie wdrożenia pomysłu wziął radny miasta Mirosław Kodis, zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw Transportu. Nazwa została nadana odcinkowi ulicy Nidzgales, na której obecnie znajduje się Zespół Polskich Szkół Ogólnokształcących imienia Ity Kozakiewicz. Na uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej przybyli politycy, działacze społeczni, lokalni Polacy oraz uczniowie ryskiej polskiej szkoły. Na wstępie głos zabrał mer Rygi Vilnis Kirsis, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Rydze Monika Michaliszyn, poseł do Parlamentu Europejskiego Sandra Kalniete, przewodnicząca klubu deklaracji 4 maja Welta Ciebotarionoka, dziennikarz i polityk Dainis Iwans oraz prezes Związku Polaków na Łotwie Peteris Dzalbe. Dostojni goście opowiadali o Icie, jej osobowości i niesamowitym wkładzie w odnowienie niepodległości Łotwy oraz odrodzenie polskości. Ita to wspaniała postać, postać łącząca polski i łotewski naród, łącząca też nasze kraje. Dlaczego? Dlatego, że była bardzo odważną kobietą, łotewską Polką, która walczyła po pierwsze o niepodległość Łotwy, występowała bardzo dzielnie przeciwko Imperium Zła, które wcale nie było takie oczywiste wówczas, że upadnie i że nastąpią aż takie zmiany w naszej części Europy. A po drugie Ita też pokazywała, że można występować nie bojąc się właśnie tego zła, które przez kilkadziesiąt lat zniewalało kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Walczyła o wolność, niepodległość, miała wielkie zasługi dla budowania siły łotewskiego frontu narodowego i dla pokazywania kierunku działalności też Łotyszy, którzy walczyli o niepodległość. Ale była też bardzo ważna dla łotewskich Polaków, dlatego że to ona zebrała po wielu latach komunizmu, rozproszoną i też uciśnioną mniejszość polską. Zjednoczyła ją, postarała się o to, żeby miała formy prawne, założyła, odnowiła Związek Polaków na Łotwie, była przecież też pierwszą przewodniczącą Związku Polaków na Łotwie, ale także zadbała o rzecz, która jest niezwykle wartościowa i to widzimy również teraz, o odnowienie szkolnictwa polskiego na Łotwie. Dlatego też Szkoła Polska w Rydze nosi właśnie jej imię. To było jej właśnie wielkie marzenie, żeby w szkoły polskie na Łotwie były odnowione, żeby trwały. Ita Kozakiewicz była wybitną działaczką społeczną i polityczną. Urodziła się w rodzinie polsko-łotewskiej, działała w Łotewskim Froncie Ludowym oraz prowadziła bardzo aktywną działalność Związku Polaków na Łotwie. W 1990 roku w głosowaniu Rady Najwyższej Ita Kozakiewicz opowiedziała się za niepodległością kraju od ZSRR. Przyznano jej nagrodę Kobieta Łotwa jako pierwszej i jedynej kobiecie w dziejach niepodległego państwa łotewskiego. Tragicznie zginęła w falach Morza Tyryńskiego 28 października 1990 roku.
O tym, jaka była Ita, opowiedział bliski przyjaciel i współpracownik Ity, dziennikarz, polityk, działacz Frontu Ludowego Dainis Iwans. No, Ita była... Ита была целковице похлонента и жила в той самой революции вызволеневой. Выдаемися, ишь титул фильма, фильма фабулярного, который застал на кранционе о Ите, которого титул «То моя вольность» есть бардзо трафны. Бо то было для ней на першем и наиважнейшем месте. Уважим, же Ита была бардзо мондра, так и людску мондра, и социальный мондра. Видяла, як постемповать, цо робить. І в значному стопню політика Фронту Народовего походила од Іти. Вона, очевидно, була особом, яка творила так, якби мост війн з Польськом, з увчесним, упартим і рухом одважним «Солідарність». Коли в Польщі ділося щось нового і, наприклад, Польська організувала вибори, які вижутіли комуністів, Іта мовіла, ми повиннісьми зробити то само. Втеди не моглісьми того зробити, бо в одружненню від Польськи билісьми в бжуху Москви, не билісьми на зевнунч і не мілісьми такі можливості. Леч, вона завше підтримувала тен польський дух опору, тен вінсь. Найважніша була їй щирость, їй засадничість і повім одвага. Подобні, як бардзо добрий язик. Не мовив у язиках в огулі, бо знали їх кілька. Леч їй умієтності ораторські учинили йому єдну з найважніших особ в вальцов неподлеглості. Вона потрафіла аргументовати і відзяла, що ма рація. Була пшекунана, що правда є по її стороні. В тим самим часі була на цодзінь бардзо приязну особу, подіймувала дуже обов'язків. Видає міся, і щенство збитвілі звалялись ми на її барки. Може, то була єдна з причин їй випалянися. Тим немній єднак, то власне вона нас тягнула до гури. Терез припомінам собі їй тваж. Сидімо при овальному столі, в чесні приводничонці парламенту, панства лутовського в варунках, які в сумі нігде не були безпечні. Бо виділись ми, що росіяни в кожній хвилі можуть прийти щеляць, що парламент може в кожній хвилі зостати заєнте. І часто подало слово, що може повинність ми з ними догадатися, так як зараз спробуємо змусити українців, аби піддалися якимсь вимаганням російського диктатора Путіна. І втеди пам'ятам Іта червініє і мові. Як можете хотіти негоціювати з тими лотрами, з тими збродняжами? Всі ці меншизні, хто ж сідзом в президіум, сон застыдзені. І ідеали не зостаю здрадзоны. В 2022 року в Екапільс odsłonięto pomnik Ity Kozakiewicz. Teraz mamy także ulicę imienia Ity Kozakiewicz. Lecz to nie wszystko. Radny Mirosław Kodis ogłosił, że nazwa Ity Kozakiewicz zostanie nadana także okolicznym przystankom komunikacji miejskiej. Zgodnie z tradycją, co roku w styczniu w Gimnazjum Polskim imienia Józefa Piłsudskiego odbywa się karnawał, organizowany przez pracowników i wolontariuszy Centrum Kultury Polskiej. Tegoroczna impreza 12 stycznia zgromadziła na auli gimnazjum uczniów klas pierwszych, trzecich, a biorąc pod uwagę fakt, iż każdy rocznik ma 3 klasy, ogółem w wesołej zabawie wzięło udział ponad 100 dzieci. Przebrani w barwne stroje karnawałowicze wzięli udział w licznych zabawach razem z reniferami, panią Zimą, choinką, listonoszem i oczywiście świętym Mikołajem, głównym gościem imprezy. Dzieci tańczyły, śpiewały, recytowały wiersze, odgadywały zagadki. W trakcie imprezy odbył się również pokaz strojów karnawałowych. Dzieci w większości przebrane były za bohaterów znanych bajek. Można było zobaczyć wróżki, królewny, księżniczki, piratów, pajacyków, krasnoludków, strażaków, policjantów, Spidermana, Batmana oraz różne zwierzęta, wśród których znalazł się również symbol tego roku – smok. Na koniec zabawy czekała na dzieci niespodzianka w postaci słodkich prezentów od świętego Mikołaja. Każda klasa również chciała mieć zdjęcie ze świętym Mikołajem i wesołymi animatorami. Karnawał z całą pewnością się udał i pozostaną po nim wspaniałe wrażenia. Impreza odbyła się zawdzięczając wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2024. Polacy w całym świecie w dniach 21 i 22 stycznia obchodzą Dzień Babci i Dzień Dziadka.
Właśnie z tej okazji najmłodsze pokolenie dyneburskich Polaków wraz ze swymi dziadkami miało okazję uczestniczyć w święcie zorganizowanym przez Centrum Kultury Polskiej. Wieczór 22 stycznia w Domu Polskim upłynął w ciepłej i radosnej atmosferze. Organizatorzy przygotowali wiele wspólnych zabaw dla dzieci i ich babci, dziadków. Odgadywanie nazw narzędzi, z których korzystały kiedyś babcie, konkurs znajomości języka polskiego, rozpoznawanie głosu wnuków przez babcie i dziadków, wspólne śpiewanie piosenek. Maluchy miały okazję zapoznać się z tańcami z czasów młodości swoich babci i dziadków, a dziadkowie zatańczyć współczesne tańce razem z wnukami. Dzieci miały okazję podziękować dziadkom za włożone w ich wychowanie serce i miłość i poświęciły dziadkom najważniejsze, co można dać innemu człowiekowi – czas. Najmłodsi uczniowie Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego co roku przygotowują przedstawienia dedykowane dziadkom, wykonują laurki, rysunki oraz drobne upominki. Impreza odbyła się zawdzięczając wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2024. Z głębokim żalem i smutkiem polska społeczność na Łotwie oraz poza granicami kraju przyjęła wiadomość o odejściu Bernadety Giejkiny-Toustowej. Zasłużonej działaczki, członka zarządu Głównego Związku Polaków na Łotwie, prezesa Rezeknińskiego oddziału ZPL. Pani Bernadeta urodziła się 6 listopada 1968 roku w powiecie rezeknieńskim. Przodkowie mieszkali w Ładgali, pochodzili z rodzin polskich i ładgalskich. Uczyła się w szkole podstawowej w Saxta Girls, szkołę średnią ukończyła w Wielonach, a następnie studiowała na Uniwersytecie Państwowym. Po studiach w 1991 roku podjęła pracę jako nauczycielka w Rezeknę, ucząc języka łotewskiego w klasach początkowych. Następnie ukończyła również studia magisterskie. Szkoła na zawsze pozostała priorytetem dla pani Bernadety. Podjęła pracę w polskiej szkole w Rezeknę. Zaangażowała się w działalność chóru Jutrzenka, który najpierw powstał jako zespół wokalny w 2000 roku. W 2008 roku została prezesem Rezeknieńskiego Oddziału Związku Polaków na Łotwie. Pani Bernadeta była wicedyrektorem Państwowego Gimnazjum Polskiego w Rzeżycy, a także od 2016 roku członkiem zarządu Głównego Związku Polaków na Łotwie. Przyczyniła się do organizacji wielu imprez polskich, w tym Festiwalu Kultury Polskiej w Posiniu. Bernadeta Giejkina-Toustowa w 2013 roku została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz dwukrotnie Krzyżem Zasługi nadanym przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, w 2018 roku srebrnym, a w 2023 roku Złotym Krzyżem Zasługi. Pani Bernadeta będzie spoczywać wśród swojej rodziny na cmentarzu w miejscowości Saxta Girls. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci. Świeć, Panie, nad jej duszą. Szanowni Państwo, nasze dzisiejsze wydanie Akcentów Polskich dobiegło już końca, a niedługo dobiegnie końca również okres karnawałowy, który zapoczątkuje Wielki Post. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do oglądania Akcentów Polskich również w internecie. Do widzenia!